Sejneńscy policjanci zatrzymali 18-latkę odpowiedzialną za zniszczenie samochodu, w którym jechał jej były partner. Cała sytuacja miała miejsce na drodze. Kobieta usłyszała zarzut za przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Jak relacjonuje policja, w minioną niedzielę do dyżurnego trafiła informacja, że w jadącego drogą Volkswagena uderza inny, jadący za nim samochód. Za kierownicą drugiego auta, BMW, siedziała zaledwie 18-letnia kobieta. Okazało się, że to była partnerka kierowcy Volkswagena. Ponieważ mężczyźnie w aucie towarzyszyły inne przedstawicielki płci pięknej, dziewczyna w akcie zazdrości postanowiła utrudnić im podróż, najeżdżając i uderzając w zderzak pojazdu byłego chłopaka. Na widok policjantów 18-latka zaczęła uciekać. Miała jednak pecha, a może szczęście, bo po chwili wpadła w ręce innego patrolu, który powziął w wątpliwość trzeźwość dziewczyny. Alkomat wskazał, że policyjne przeczucie było uzasadnione. W organizmie zazdrośnicy był ponad promil alkoholu. 18-letnia kierująca została zatrzymana, straciła prawo jazdy, usłyszała zarzut zniszczenia mienia. Za ten ostatni czyn grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Za jazdę pod wpływem alkoholu też zapewne coś sąd doliczy. W Suwałkach też nie brakuje awanturników. Głośna muzyka i niepokojące odgłosy dochodzące z jednego z mieszkań na suwalskim osiedlu Północ sprawiły, że policja została poproszona o interwencję. Do lokalu skierowano patrol. Podczas rozmowy z lokatorami funkcjonariusze dostrzegli na stole szklane lufki oraz ręczny młynek. To sprawiło, że baczniej przyjrzeli się mieszkaniu. W efekcie w ich ręce trafiła foliowa torebka z marihuaną i paczuszka amfetaminy. 38-letni awanturnik, właściciel obu narkotyków, trafił z domu wprost do aresztu. Już usłyszał zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności.